Nią się z drugiej mańki wjeżdżało na górę, a widać, że już dawno już tędy nikt nie jeździ i dupa zbita. A powiem wam szczerze, że tu za cholerę nie ma nawet ścieżki już tam. Powiem wam szczerze, myślałem, że pojedziemy sobie od tej mańki tam na górę, ale widzicie, nie da się. Ścieżka nie istnieje. Że naprawdę myślałem, że da radę. Dobra, jedziemy. Naprawdę, chcę wam powiedzieć na serio, że myślałem, że naprawdę się da. A też możemy przełożenie wyżej zabić. Będziemy wyjeżdżać z linek. Ale tu drogę umieję sprzątać. Nie mieć jak jeździć. Tylko rowu nie umieli zrobić inaczej. No ale wiecie, ała, to nie problem. Taka ode mnie uwaga. Powiem wam szczerze, że no glinianki się zmieniły. Powiem wam szczerze, to już nie są te glinianki co kiedyś. Zmieniło się to miejsce. Kiedyś to tak naprawdę, szczerze, tu wszędzie był wjazd. Tu od której strony byście nie wjechali, to był wjazd. A teraz patrzę, że nawet tego tu nie ma. No w mordę. Nie, no powiem wam szczerze, miejsce się niesamowicie zmieniło i to na gorsze. Niesamowicie się zmieniło na gorsze. Powiem wam szczerze, myślałem. Wiecie, myślałem, że ja wam pokażę całą tą miejscówkę z tamtymi starymi wyjazdami, przejazdami i tak dalej. I przejedziemy sobie z powrotem koło komina. Ale powiem wam szczerze, to wychodzi na to, że dupa zbita nie da rady. No wiecie, co zrobić? Nic. Tu jest woda. Skręcamy. O! A mówiłem, że tu jest glina. Teraz ktoś się będzie śmiał, nabiłeś opony na 4 pary, nie masz przyczepności. Mam odpowiednią. Ale weźcie sobie pod uwagę, że jakich opon byście nie mieli, to na terenach gliniastych nigdy nie będziecie mieli doskonałej przyczepności. Ale kolejny. O, aż mnie znosi na prawo i na lewo. Zostaniemy. No powiem wam szczerze, że ledwo widać.
No i tu mamy ten pierwszy staw. Dobra, idziemy dalej.